W tym odcinku Bożej Ekipy pragnę przedstawić Wam błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego. Chociaż jego wspomnienie w kościele przypada dopiero jutro, to jednak dzisiaj skauci, harcerki i harcerze, zuchenki i zuchowie obchodzą swój szczególny dzień, Dzień Myśli Braterskiej. A skoro o harcerstwie mowa, w mundurze harcerskim będzie mi trochę łatwiej mówić o naszym patronie. Serdecznie zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka Bożej Ekipy. Czuwaj! Jak się pewnie domyślacie albo i wiecie, błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski, czy po prostu Wicek, był harcerzem, a nawet instruktorem harcerskim w stopniu podharcmistrza. Urodził się 22 stycznia 1913 roku. Wychował się w licznej rodzinie, miał 3 siostry i 2 braci. Od 9 roku życia pełnił służbę przy ołtarzu jako ministrant, trenował wioślarstwo. A od 14 roku życia został członkiem Maryjnej Wspólnoty Modlitewnej i wstąpił do harcerstwa, gdzie już po roku został mianowany drużynowym i 3 lata pełnił tę funkcję. 8 lat przed wybuchem II wojny światowej wstępuje do seminarium duchownego w Pelplinie. Udzielał się w kleryckim kręgu harcerskim, ruchu abstynenckim, kole misyjnym i brał udział w licznych akcjach diecezjalnego Caritas. Po 6 latach studiów został wyświęcony na kapłana. Na obrazku prymicyjnym umieścił napis: przez krzyż cierpień i szarego życia z Chrystusem do chwały zmartwychwstania. Jak się później okaże, były to słowa prorocze. Pierwsze lata kapłaństwa posługiwał jako sekretarz biskupa Chełmińskiego. Następnie został skierowany do parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu i tam jako wikariusz szczególnie poświęca się pracy z młodzieżą. Został też kapelanem harcerzy oraz współtworzył kręgi starszoharcerskie. Na początku II wojny światowej posługiwał w pogotowiu harcerek i harcerzy. Z ciekawostek, takie harcerskie pogotowie również zostało powołane w czasie trwającej pandemii. Dwukrotnie aresztowany, łącznie w więzieniu przetrzymywany ponad 5 lat, a przypomnę, że kapłanem był niecałe 8. Wielokrotnie przenoszony z obozu do obozu. W tych strasznych miejscach kształtowało się jego kapłaństwo. Inicjował codziennie modlitwy, odprawiał potajemnie msze, spowiadał, podtrzymywał na duchu zwłaszcza chorych i umierających. Chociaż wiedział, że za taką działalność groziły surowe kary, nie zrezygnował z pracy duszpasterskiej. Taka postawa budziła szacunek i podziw wśród więźniów. W Dachau, gdzie głównie umieszczano osoby duchowne, zaraził się tyfusem plamistym od chorych więźniów, którym sam dobrowolnie pomagał. Jego śmierć pozostawiła ogromną pustkę w obozie. Ksiądz Bernard Czapliński i ówczesny kleryk werbistów Marian Żelazek od razu spisali potajemnie wspomnienie o nim, a Stanisław Bieńka zachował fragment kości palców oraz odlał pośmiertnie maskę kapłana. Te wyjątkowe relikwie są świadkami pięknego, choć niełatwego życia naszego błogosławionego. Co też ciekawe, władze obozowe, łamiąc swoje przepisy, zgodziły się przed kremacją na wystawienie ciała księdza Stefana na widok publiczny w trumnie wyłożonej białym prześcieradłem i udekorowanej kwiatami, co było w tamtych czasach wręcz niemożliwe. Od początku więźniowie byli przekonani o jego świętości. W Toruniu 7 czerwca 1999 roku papież Jan Paweł II włączył do grona błogosławionych księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. Ojciec Święty w homilii powiedział: tę duszpasterską sprawność wyniósł z harcerskiej szkoły wrażliwości na potrzeby innych i stale ją rozwijał w duchu przypowieści o dobrym pasterzu, który szuka owiec zaginionych i gotów jest życie dać dla ich ocalenia. 22 lutego 2003 roku został ogłoszony patronem polskich harcerzy. Warto na koniec wspomnieć, że po Wicku został pamiętnik, do którego lektury zachęcamy. Na przykład 16 października 1930 roku napisał: muszę sobie wyrobić silny charakter, wolę nieugiętą, będę uparty, tak uparty jak byli święci. Muszę dążyć do cząstki świętości, być dobrym chrześcijaninem. Muszę więc pozbyć się tego roztargnienia, być więcej poważnym i sumiennie spełniać wszystkie obowiązki. Jak czytamy w Piśmie Świętym: czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan Wasz przyjdzie.
Picek uczy nas, jak dojść do świętości przez służbę bliźnim. Nieustannie, jak być gotowym, by dawać siebie innym. Do świętości potrzebował zaledwie 32 lat.